Oficjalnie wystartowała nowa beta 0.58, a wraz z nową aktualizacją do gry zostały dodane nowe skiny i nowe dodatki oraz oczywiście nowiusieńka mapa Mr. Beast Danger Traps, którą sobie dzisiaj przetestujemy. Ale zanim to zrobimy, oczywiście musimy dodać pierw szczęśliwego zwycięzcę z poprzedniego odcinka. Zobaczcie na to, jak się ten skinek zbugował. O, już powrócił. Zwycięzcą jest Felix99G. Szukaj, jest taki gościu, zapraszamy. Jeżeli też chciałbyś, abym cię dodał do znajomych i przy okazji zgarnąć troszeczkę gemów, wbijaj do sklepu w grze Stumble Guys, poleć na sam koniec i wpisz tutaj w polu wesprzyj twórcę kod Farel, następnie potwierdź, a w komentarzu napisz swój nick z gry Stumble Guys. Zakręćmy sobie jeszcze darmowym kołem, może coś ciekawego wypadnie, a wy zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. I uwaga, klikamy, patrz, legenda, legenda! A i 5 klejnotów, okej. Zakręćmy jeszcze raz. Może coś wypadnie ciekawego? Co wątpię? Ale darmowym kołem trzeba zawsze kręcić, codziennie. Weź sobie zakręcić, bo może wypaść na przykład wam taki kucharz. Niech będzie, mamy tutaj coś jeszcze do odebrania. Mamy do odebrania jeszcze tutaj takie bilety, widziałem, tak. Odbierajcie sobie te bileciki. Później będziecie mogli je wykorzystać. I mamy tutaj jeszcze koło fortuny za darmo, więc zakręćmy. Koło szczęścia darmowe. Czy szczęście się do mnie uśmiechnie i trafimy coś fajnego? Uwaga, 3 żetony pewnie. Tak. No niestety tego szczęścia mi dzisiaj brakowało. Wybierzmy sobie skinka z poprzedniego odcinka. Nie graliśmy na przykład jeszcze tym skinem. Weźmy go. Dodatkowo wybierzmy kroki nowe. Na przykład to. Floor is lava. Tego też nie używaliśmy. Za nami teraz się pojawia taka lawa. Bardzo fajne kroki. Też... tych nie testowaliśmy z pizzunią, no ale to spokojnie, pierwsze testujmy sobie jedne. Chodzimy teraz jeszcze tutaj sprawdzić, czy możemy zmieniać kolory. Nie możemy oczywiście. Emotki pioruna mamy, poczekajcie, sprawdźmy, nie mamy przypisanych, a więc robimy tak. Używamy emotkę pioruna pod dwójeczkę, pięść pod jedyneczkę, ślizg użyjemy pod trójkę i do tego sobie wybierzemy na przykład jeszcze gotowanie w garnku. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda, mega fajna emotka. Halloweenowa. Tutaj mamy co? A, wbijamy w serducho wampirowi kijek. Mamy też żyganko? Nie, czy to jest lewitacja? Ło! Żyganko było, no dobra. Fajne. No i tutaj oczywiście mamy też uderzenie piorunami, że trzeba unikać przed piorunami. I mamy co? Dynamit. Dynamit Mr. Beasta. No, taki sobie, taki sobie. Najlepsze to jest to, moim zdaniem. Kozacki jest ten trap, bierzemy go pod czwóreczkę. Sprawdźmy sobie teraz nową mapę. Mr. Beast Danger Traps. Tak się nazywa mapa. Ustawiamy sobie tą mapę 3 razy. No jestem bardzo ciekawy tej mapy. O kurczę, czy wy widzicie? Raz, dwa, trzy, cztery różne biomy tu są. I u góry, zobaczcie, mamy jakiś nowy system czegoś. Co to jest kasa u góry? To jest chyba u góry kasa. I ta kasa... Co się z nią dzieje? Ona co jakiś czas się zmniejsza? Tak. Ta kasa chyba się zmniejsza, dobra. Czy jesteśmy w stanie tu przeskoczyć? Jesteśmy w stanie, okej. Ale raczej tam już nie doskoczymy, więc trzeba to zrobić. Pyk. I oczywiście dać piorun. Bum! Haha, leżycie leszcze. Wow, 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 wow. Tutaj mamy troszeczkę takie nawiązanie z Lost Temple. Kamienie takie spadają. Uwaga, też spadają piłki. Wow, czy możemy na przykład tutaj wskoczyć i tędy biec? Można. Zobaczcie na to. Jaki lifehack, okej. Hop. Piorun. Uuu, nie trafiłem piorunem, najgorzej. Ślizg, szybki. I mamy kolejną mapę, co jest a la laser trick. Nie gadasz, jak się spalisz, to jest koniec. Okej, i jak tutaj trzeba przejść? Poczekajcie, hop. Hop, wow, 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 wow. Prawie się spaliłem, na szczęście się udało przeżyć. Hop, hop, ślizg. Dobra jest ta mapa. Wow, to będzie mapa dla prawdziwych napoceńców. Laser, nie. Zginąłem. Okej, okay, respimy się. Więc nie ma problemu. Myślałem, że się nie da zrespić. Hop, hop. Dobra, to jest taki blok dasz tutaj. Piorun. Uderzyłem go i wpadł. Piękne, jestem pierwszy. Trzeba na końcu wcisnąć przycisk. Mega fajna mapa. W końcu Stumble Guys się... tutaj moi kochani postarali się, nie ma co gadać, bo ta mapa naprawdę jest przyjemna, przyjemnie się w nią gra. Ale też nie kumam troszeczkę, o co chodzi z tą kasą u góry. Dobrze, mało nas zostało, a więc lecimy. Zobaczcie, te pieniądze, kiedy dojdą do samego końca, spalą się, nie wiem, czy wy to widzicie. Wow, a tutaj, patrzcie, co się tutaj dzieje?
Czekoladka stoi. I co, mogę na przykład do niej zejść? Hop, siema czekola! Czekoladka, czekajcie. Postaram się do niej zejść. Hop, hop. Nie da się tam wskoczyć, a szkoda. Abym mógł ją na przykład zrzucić. Albo tego Jimmy'ego z przodu, bo to jest Jimmy. Na razie to ja sam spadłem. Okej, teraz podejdźmy do Jimmy'ego. Jimmy, łap, pioruna. Bum, nie trafiam. Okej, czyli nie jesteśmy w stanie nikogo stąd zrzucić. Oni są po prostu uwięzieni w pułapkach. A chciałem ich uratować. Dobra, lecimy dalej. Tutaj chłop się zbugował, widzę, w krzakach. Czy jesteśmy w stanie na przykład tutaj wskoczyć? Okej. Nie da się tak wskoczyć, bo szukam jakichś, wiecie, bugów, skrótów, te sprawy. Hop, hop. Tędy możecie biegać jak coś, więc pamiętajcie o tym, że możecie od razu tu, pyk, ewentualnie kogoś wyprzedzić, biegnąc murkiem. Dobrze. Okej, tutaj unik szybki. Wow, 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 ale mi wybiło fajnie. Zobaczyliśmy troszeczkę mapę z góry. Ale na przykład tak, okej, wskoczymy, wskoczymy. Myślałem, że się już nie da. Na głowę bestii możemy wskoczyć? Nie możemy, a szkoda. A na to na przykład możemy wskoczyć? Patrz, patrz. Poczekaj, 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 wariacik. Można biec murkiem? Można biec murkiem. Hop. Patrzcie na... Okej, ale to raczej nam nic nie da. Ale jest taka możliwość, bo tu jest specjalnie laser postawiony po to, żebyś tak właśnie nie robił. Bo to skraca twoją trasę, ale no niestety jest ryzyko, hop. Tu jest dobre, szczupak i trampolina, fajne. Okej, okay. To mi się podoba przejście, taki nowy odbijacz kwadratowy tym razem. Jak tu wskoczę, to co się dzieje? Nic i mogę na przykład sobie wskoczyć na to, odbić się od tego i... Aha! I cofnąć się do tyłu. Nie o to mi chodziło, chciałem do przodu polecieć. Wow, 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 tutaj są dymy niezłe, widzowie. Okej, okay. Hajs się spalił, spójrzcie, kasa się spaliła, wpadła do ognia. I przez to odpadamy. O, na przykład tą czekoladką możemy zagrać, bo zobaczcie, ona faktycznie ma takie smugi wokół siebie. Bardzo fajne. Albo Mr. Beast Pizza jest koza. Ja dziękuję, Pizza Box Jimmy. Pierwsza czekoladka. Dobrze, postarajmy się teraz być pierwszym. I zobaczymy, czy faktycznie pieniądze spalę pierwszy jako ja. Hop. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć trapów trzeba przeskoczyć, okej. Okay. O, patrz, 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 no jakim cudem, czemu, co, to, czemu? Patrzcie na to. Tam był jakiś bug, ej, ale już myślałem, że nie będę pierwszy, ale na szczęście jeszcze jestem. Dobra, nice. Hop, cyk, cyk, bez wygłupiania się Faraltera. Dobra, te kamienie są łatwe. Hop, hop, hop. No tu się zaczynają już schody, więc trzeba biec od razu... Za pierwszym razem po prawej. Tak. Najlepiej się przy tych laserach po prawej trzymać, bo później tu jesteście w stanie przeskoczyć, a później lecicie na tą trampolinę. I zobaczcie, hajs się chyba przesuwa równo ze mną. Hop. Postarajmy się zrobić jeszcze raz to samo, co wtedy chciałem. Czyli tu się... Udało się na to wskoczyć, ale... Czad. Dobra, dobra, dobra. Fajnie. Tak. Tak jak myślałem. Osoba pierwsza, która biegnie, wyznacza chyba limit czasowy. Patrzcie. Wcisnę przycisk? Nie. Jednak nie. Czyli kasa ma po prostu swój czas. I ona w pewnym momencie wpadnie do ognia. Jeżeli nie dobiegniesz, niestety przegrywasz. Okej. Czyli to może na przykład wyeliminować więcej osób. Bo zazwyczaj przychodzi tam, wiecie, 32-16, później 16-8, nie? To jest taka szansa, że na przykład kasa się spali. I nie będzie w finale 8 osób, a będą na przykład 2 albo i 1. Zobaczymy. Teraz cały czas dobiegam jako pierwszy, ale różnymi szlakami. Teraz pobiegniemy sobie tylko lewą stroną. Zobaczymy, czy faktycznie nam się to uda. Zobaczcie, patrzcie, kasa się już spala. Zaraz wpadnie kasa do ognia. 3, 2, 1 i zostaną wyeliminowani wszyscy? Tak! To czekaj, to tylko przechodzi 5 osób do następnej rundy? Co? Co jest? Dobra, ten tryb jest mocny. Moi drodzy, ten tryb jest naprawdę mocny. Ograniczony czasowo tryb. Wow. Ale jestem ciekawy, na przykład po lewej stronie, nie wiem czy widzieliście, są takie klocuszki, po lewej i po prawej w sumie. Miałem lewą stroną biec, okej, pobiegłem prawą. Okej, teraz się udało. I czy możemy wejść tam na górę po tych klocuszkach? To jest ciekawostka. Hop.
Co tu spada? Kula ognia, kamień, ciasteczko chyba. Oła, kula. Tak, to jest ciasteczko. Okej, okay, Mr. Beasta i piłka do kosza. Wow, 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 właśnie o tamtych mówię. O tamtych kwadracikach. O! Uważajcie na meteoryt, bo meteoryt zabija insta z buta. Patrz, 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 patrz i na kamerę. Aj, nie udało się, a szkoda. Dobra, teraz przebiegnijmy się tędy. Hop, dobra, tu, tamta strona jest ciężka. Hop, hop, hop. Dobra, ale uda się. Uda się też tędy przejść, dobra. Czyli lewa jest troszeczkę cięższa od prawej. Tu możemy wejść, coś się dzieje. Mamy bloka takiego, ale po co ten blok tutaj? A, bo to winda? A jakbyśmy spadli? A czy mogę wskoczyć tam? Właśnie, właśnie, o, 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 patrz, 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 prawie było. Dawaj, o kurde widzowie, bo zaraz się kasa spali, a ja nie przejdę tego. Dobra, go. Już Farel, nie świruj. Wow, to jeszcze odbiłem, mogłem tam wskoczyć, ale bajer. Pyk, kolejny laser. Kolejny laser i czy ja po prostu będę pierwszy? I nikt więcej do mnie... I co, ja będę sam w finale? Wciskamy przycisk finałowy i BUM! Kasa leci nam na głowę, zwycięstwo! Te boty nie dobiegną, widzowie. Będę po raz pierwszy sam w finale. Spaliła się kasa! I co teraz? Zostałem sam w wielkim finale? Wygrywam grę po prostu! Były ustawione mapy 3, a po dwóch wygrałem. Ale wiksa. I teraz się skupimy, moi drodzy, tylko i wyłącznie na tym, żeby wskoczyć. To jest pierwsza mapa, druga mapa, trzecia. Na czwartej mapie, żeby wskoczyć na ten słupek u góry. Żeby przeskoczyć trzy słupki. Zobaczymy, patrzcie jak wyglądam komicznie. Jak totalny kasztan. Mr. Beast w kartonie zapakowany, pizza. No niesamowite. A teraz tak, można przeskoczyć. Okej, okay, czyli z lewej strony jesteśmy też w stanie przeskoczyć w ten sposób. Nie jest to złe? Nie jest, nie jest. Dobra, do... O, kurczę, piłeczka. Dobra, piłki są fajne, bo podbiją nas czasami. Więc mogą nas też tutaj czasami uratować z opresji. Hop, hop. Hopa, hopa. Aha. To ten laser jest najgorszy. Po skosie. Tu jest najlepszy odbijacz. Nie ma to tamto. I okej. Okay. Robimy to, cyk. I uwaga. Hop! I co? Tak można sobie stać? No ja chciałbym się odbić, patrz na radę! Ale bajer! I jesteśmy tutaj! Wow! Dobra, jeszcze raz to zróbmy, hop! Ten... Aha! Aha, nie zdążyłem powiedzieć. Ten przycisk działa troszeczkę inaczej niż zwykłe przyciski. Ponieważ, moi kochani, ten przycisk działa na zasadzie, że on nas jakby przyciąga. W normalnej gierce byłoby nam ciężko na tym ustać. A tutaj jest on tak zrobiony specjalnie po to, żeby właśnie sobie na nim stanąć, żeby to była taka dodatkowy bajer po prostu, no. Okej. I uwaga. Raz, dwa, trzy. Nie! Są one przezroczyste. Nie da się na nie wskoczyć. A szkoda. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Jeżeli jesteście nowi, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. Zostawcie łapeczkę w górę. I pamiętajcie, bierzcie udział w konkursie. Wystarczy, że wejdziecie do gry Stumble Guys, piszecie kod Farel, a w następnym odcinku wyłonię szczęśliwego zwycięzcę, który zgarnie gemy oraz dodanie do moich prywatnych znajomych. Trzymajcie się. Cześć!